Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, Cromwell. Cromwell na naszych ekranach, czołg chyba lubiany, prawda? Będzie tutaj taki wynik, że no muszę go pokazać. Kolega, co prawda, jest wylosowany bardzo, bardzo fajnie, ale no, będzie się działo, będzie dużo fragów, będzie wyciąg i tak dalej, a chcę zrobić troszeczkę przerwę od danych z piaskownicy, chociaż jutro już będzie kontynuacja, bo jeszcze zostało troszeczkę do przekazania. Między innymi na przykład część czołgów zmieniło tiery, czyli na przykład mieliście czołg 5 poziomu, a teraz to będzie 6 albo 4 poziomu. No, taką niespodziankę też WG nam serwuje, także jutro omówimy te czołgi, którym zmieniły się tiery. Oprócz tego jeszcze oczywiście filmik będzie z czołgami, które najwięcej mogą zyskać na tych zmianach, bo takie są, najwięcej mogą stracić, bo też takie są. A dzisiaj właśnie przed streamem z Subnautiki obejrzymy sobie coś takiego. Kolega sympatyczny Crafter2k, może Minecrafter na przykład, nie wiem. Okej. Kolega, widzę zwykłe pestki, 10 golda, o. No, to jest taka pozycja względnie bezpieczna oczywiście. Tutaj się bardzo przydaje opuszczanie działa. No i jeszcze, gdyby ktoś miał twardą wieżę, to już w ogóle. Czy się wychyli? Aż czuję. Ale zarobił za 142. To działo będzie większe obrażenia dawało. Myślę, że na Cromwellu, jak dobrze wyrzuci, to tutaj absolutnie goldem grać nie potrzeba. Przeciwnik stracił 2 czołgi, ale tutaj już 5 poszło do piachu. No, jak go zablokuję z tyłu, to będą jaja, Alfuks. Ale rzeczywiście jest co strzelać. Nie przebito pancerza, no proszę, to jest jednak gra pełna niespodzianek. No skończy się takie szybkie unicestwianie. Jeżeli ktoś z was lubi pojazdy, takie niszczyciele, powiedzmy, które mają na 5 tierze naprawdę mało życia i one schodzą na 2 strzały, no to teraz będzie inaczej, teraz tego życia będzie więcej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że obrażenia również rosną, ale jednak no, trzeba przyznać, że mimo tego, iż obrażenia troszeczkę rosną, to na niskich tierach odczujemy wzrost ilości HP. Naprawdę odczujemy. Są takie wartości. Czołgi ciężkie mają ponad 1000. Oho. O, i bezpieczny strzał. A się kręcą. O, pięknie się zatrzymał jeszcze. Mamy 2 fragi, na razie skromniutko, ale tu chyba czołgi zaraz zaczną ginąć i to bardzo mocno, T67, no T67, zobaczcie, 360 HP tylko, prawda? Na nieszczęście na piaskownicy nie działa ta zakładka czołgów specjalnych i nie można tam zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no bo z jednej strony na filmie mówili, że mimo tego, iż kupimy tam czołg, nie będziemy musieli expa wydawać, prawda, na te czołgi 1.5 usunięte, ale z drugiej strony gość powiedział, że trzeba będzie expa na moduły wydawać. Czyli to już by sugerowało, że w tych czołgach nie będą to czołgi specjalne, tylko będą to czołgi normalne i będziemy musieli po zakupie sobie po prostu odkrywać działa, silniki i tak dalej. To jest bardzo dobra wiadomość, bo gdyby znowu dali jedyne słuszne konfiguracje, tak jak zrobili to w przypadku Jumbo, gdzie dali po prostu tą niby najlepszą wieżę, która, jak sami wiecie, najlepsza wcale nie jest, no to dupa, no by zarżnęli. Tak samo Hetzera. No Hetzera prawdopodobnie daliby z działkiem tym mniejszym, na pewno nie ze 105, chociaż z drugiej strony ja jestem ciekawy, jak się będzie Hetzer sprawował w ogóle. Czy będzie sens grać trolem w tym niszczycielu, tak? No bo sami wiecie, wczoraj na streamie
próbowałem grać hajkami, różnymi czołgami, to nieraz śmieszne obrażenia wchodzą normalnie. No i szans na przebicie nie macie. Dość powiedzieć, w sumie może wam jeszcze nagram to, bo wczoraj pierwszą bitwę, jaką zagrałem na Piaskownicy, to chyba był Centurion 7-1 i grałem przeciwko Skorpionowi G. Skorpion się przewrócił, także mogłem sobie stać i spokojnie celować. Celowałem mu w tą nadbudówkę taką, wiecie, tam co taką blachę tylko ma. No i co, no wchodziło, ze zwykłej pestki mogłem mu rąbnąć tam chyba za 475 średnio, a z hesza wchodziło po 280, coś takiego, no to nie ma sensu w ogóle, nie ma sensu, tak? To samo jest bardzo ciekawa sytuacja z Su-100Y, gdzie pocisk goldowy kosztuje wielokrotnie więcej niż normalny, a ma zarówno penetrację mniejszą, jak i obrażenia mniejsze. Także, no, ciekawa rzecz, ciekawa rzecz. O, jedzie coś. No, kolega został sam, no i musi się tu obronić. Więc już pewnie się domyślacie, że będzie to wyciąg. Jest jedna, dwie szóstki, no, baboka aż tak nie liczę. I piątek całkiem sporo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czołgów jeszcze zostało. O kurde, odważniak! Nie trafi? Nie trafił. Aż się następny. Ale przynajmniej przebił. To już jest okej. Dlaczego pojedynczo wyjeżdżają? No szkórka wodna. Jeden kampi tam zza wielkiej dziury. Ale pewnie nie trafi tu. Kolega dosyć mocno ryzykuje, bo jak go złapie tu na gąsce gościu... No, nie udało się. Kolega się tu boi wyjechać, ponieważ z drugiej strony też coś może... No coś tu strzela, coś stoi po prostu strzela. Kurde. No zobaczymy. Ktoś wjechał w kapa, zupełnie niepotrzebnie. No nie, no tak, to nie wyjeżdżamy, kurde. Tak to można wyjechać, ale jak się ma potężne rąbnięcie, ja czasami tak wyjeżdżam, wiadomo, że się wtedy dostanie w bambucze, ale jak się ma rąbnięcie tam za 750 czy za ile, no to czasami się opłaca po prostu przyjąć ten strzał, żeby komuś sprzedać. No zobaczcie, już jest 6 fragów, ten gościu jest na klepnięcie. Ale wsadził. Następny pro... O kurczę, w gąskę trafił. No i zostały... Tam został ogryzek, troszkę taki. KW-1S. No i co dalej? Kolega gdzieś tam ucieka, tutaj za domek. Jeszcze babok może... No właśnie. Tak to się zawsze kończy kapowanie. Znaczy nie zawsze, ale się często tak kończy kapowanie. Mamy 3 czołgi jeszcze. 253 hapsa, czyli można od biedy jeden strzał przyjąć. Zawierzył kolega sympatyczny w pancerz. Rzeczywiście ta fałka, pancerz, kiedyś to był wielką zaletą, bo nachylony fajnie. To chyba tym polskim gościu kolega sympatyczny tutaj strzela tak. Coś tak mi się wydaje. A Kromka jedzie po baboka, bardzo słusznie, bo nie ma to jak... z jednym czołgiem walczyć i nagle z góry dostać. No zobaczymy. Czasu jest mnóstwo. Tam niby nikogo nie ma. No i wjechał w kapa i kapuje, no to... Kurczę. No nie. O! Pięknie. I
teraz najlepiej, żeby zamarkował, że jedzie na dół. Nie zamarkował, czyli tamten będzie wiedział mniej więcej skąd. A, jednak! W drugą stronę. Kolega poczekał, aż zniknie. No, to było... Co on tak bokiem stanął? Uhu. No i koniec. No nie, no nie, no nie. Tak nie robimy, słuchajcie, tak nie robimy. Ale jest wyciąg i to całkiem spory. Jak się domyślacie, pewnie będą fajne medale. No i tak to wygląda. Mamy Emkę, medal Pasuciego, medal Kołobanowa, medal Pula. I tutaj wynik. 2190, może imponujące to nie jest, ale jak widzieliście, wyciąg był spory. No i zawsze przy losowaniu na topie tych obrażeń zrobimy mniej. Zresztą drużyna tutaj nad wyraz równo zagrała, prawda? 11 fragów, 1319 uszkodzeń. No i kolega niestety zarobił marne 6000 na koncie premium, bo tam 10 pestek chyba goldowych wystrzelił. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.